Cześć. Jestem Alfonso Pizdotrząso z dynastii Kutak-Langu i mam 12 lat. Chodzę do trzeciej liceum klasy maturalnej. Chciałem się z wami podzielić moją historią, bo jest mi bardzo przykro. Wszystko wydarzyło się wczoraj. Wróciłem ze szkoły. Dzień jak co dzień poszedłem grać w Minecrafta z kolegami. Mieliśmy własną drużynę e-sportową. Poszliśmy na Ender Dragona. Kiedy zostało mu 69 HP, bo 6 i 9 to śmieszne liczby, nagle to dziadostwo wyskoczyło mi z ekranu. Smok Endu zaczął niszczyć mój dom. Nie ten w Minecrafcie, lecz ten prawdziwy. Kiedy mój tata to zobaczył, natychmiast wezwał policję. Niestety policja na mnie uwierzyła i się rozłączyli. Mój tata natychmiast wziął moją 28 matkę jako kij baseballowy i zaczął atakować smoka kresu. Niestety smok kresu zabił mojego tatę, bo nie miał diamentowej zbrojki. Kiedy odrodził się na łóżku mojej 37 matki, bardzo mnie to zdziwiło, gdyż nie miał z nią dużo kontaktu. Nagle Ender Dragon wybuchł i nie było po nim żadnego śladu. Niestety moja 28 matka zapadła w sen zimowy. Podejrzenie hibernacji potwierdziło się. Ojciec za to, że doprowadziłem do takiej sytuacji, wysłał mnie na Syberię. Aktualnie przywykłem już do niskiej temperatury i trudnych warunków do życia. A wam? Zdarzyła się kiedyś podobna sytuacja? Chętnie wysłucham waszych historii w komentarzach. Żegnajcie.